Dlaczego nam się tak dobrze pracuje z Polakami? No bo jesteśmy bezpośredni, walimy prosto z mostu. Dlaczego mamy problemy? Dlaczego pracując z ludźmi z zachodu bywa ciężko? Bo walimy prosto z mostu. Wszystko, każda cecha ma swoje światło i swój cień. I teraz, o ile w takim naszym polskim środowisku, jeżeli nazywamy sprawę po imieniu, dzwonimy, od razu przechodzimy do rzeczy, bez żadnych small talków, to działa i to jest dla nas dobre. O tyle, jak zaczynamy pracować z ludźmi z innych krajów, zaczyna być problem. Realizowałem projekt w Anglii, Anglicy mówią, słuchaj, koniec końców z twoim zespołem, Bernard, się dobrze pracowało, ale musieliśmy się przyzwyczaić do tej waszej bezpośredniości, tego walenia prosto w oczy. W związku z tym mój apel do ciebie i też do siebie, żeby o tym pamiętać. W momencie, gdy mamy wokół siebie ludzi z innych kultur, a jesteśmy coraz bardziej krajem wielokulturowym, albo pracujemy z klientami z zachodu, to pamiętajmy o tym, żeby rozpocząć spotkanie, rozmowę od jakiegoś small talku, zwrotów grzecznościowych, owijać nieco w te wszystkie tryby warunkowe, kulturalne, okrągłe słówka, bo można powiedzieć, z jednej strony tracimy czas na to, ale z drugiej strony dużo szybciej dojdziemy do celu z osobami o innej wrażliwości komunikacyjnej niż ta nasza, bezpośrednia, konkretna do celu, do punktu.